Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poradnik pod optymalizację Windowsa 11. Pokażę wszystkie najważniejsze ustawienia, opcje w Windowsie 11, które każdy powinien Was mieć włączone bądź wyłączone, ponieważ jest wiele w ogóle funkcji, które niepotrzebnie działają w tle. Dużo osób o tym nie wie. Są też ustawienia wydajnościowe poukrywane niektóre, ale to są bardziej takie zaawansowane funkcje. Na początku tego poradnika, tego filmu skupimy się na takich najważniejszych rzeczach, które właśnie każdy bez wyjątku powinien mieć ustawione, więc ten film na pewno przyda się wielu osobom. Ostatni poradnik, jaki nagrywałam pod Windowsa, było to pod Windowsa 10, film dodałam kilka już lat temu, uzyskał prawie 400 tysięcy wyświetleń, więc pomógł wielu osobom. Tak więc bez zbędnego już przedłużenia przechodzimy do dzisiejszego filmu, dzisiejszego poradnika. Pierwszą i najważniejszą rzeczą w Windowsie 11 pod optymalizację, od jakiej w ogóle ja bym osobiście zaczęła, jest to wejście w ustawienia w Windowsa, a potem w aplikacje. Możecie za pomocą tutaj znaczka Windows, prawy przycisk myszy i wejść w ustawienia tutaj. Następnie przechodzimy tutaj do zakładki aplikacje i zacznijmy od autostartu. Czyli tutaj mamy wszystkie aplikacje, które uruchamiają się podczas startu waszego Windowsa 11 na pulpicie. I u mnie jest system świeżo dzisiaj zainstalowany, więc nie ma jakichś ogromnych śmieci, natomiast wiem, że u osób, które mają już tam Windowsa parę miesięcy, macie pełno jakichś swoich plików aplikacji z internetu poinstalowanych, tego będziecie mieć dużo więcej i te wszystkie aplikacje tutaj są po tej strzałeczce tutaj wysuniętej. No i te aplikacje działają w tle. Jeśli na przykład macie tych aplikacji dużo tutaj, no to warto niektóre z nich wyłączyć. Dla przykładu, ja na przykład zalecałabym wyłączenie Microsoft OneDrive, jeśli ktoś nie korzysta z OneDrive'a. Jeśli ktoś oczywiście korzysta, to jak najbardziej zostawić włączone. Natomiast ja nigdy z tego nie korzystałam, więc warto to wyłączyć. Poza tym jest napisane, że jest to tutaj duży wpływ, więc no po prostu jest to aplikacja, która tam pożera wasz RAM. Działają, są używane zasoby systemu Windows 11 w tle, więc jest to zupełnie niepotrzebne. Na przykład Microsoft Teams też nigdy z tego nie korzystam, więc też jak najbardziej wyłączcie takie właśnie aplikacje, które nie są potrzebne. Wiem, że na przykład jeśli ktoś ma myszkę, klawiaturę Razera, czy na przykład inne aplikacje, które w ogóle niektórzy instalują i nawet nie patrzą na to, czy ta aplikacja uruchamia się przy starcie komputera, której nie potrzebujecie, to też tutaj będziecie mieć te ikonki i po prostu je tutaj wyłączcie na suwaku. Ponieważ, no tak jak mówię, większość z tych aplikacji w ogóle jest nieprzydatna, ja bym osobiście zostawiała tylko takie właśnie najważniejsze, podstawowe, które po prostu chcecie, żeby działały w tle, a cała reszta po prostu wyłączyć. Ja w tym momencie zostawię włączonego Microsoft Edge'a, ponieważ jest to przeglądarka, z której korzystam. Natomiast właśnie OneDrive, Microsoft Teams, jakieś wszystkie śmieciowe aplikacje z internetu, których nie potrzebujecie, które macie poinstalowane, to wszystko wyłączcie. Teraz cofnijmy się o jedno ustawienie do tyłu, czyli cały czas aplikacje, ale teraz wejdźmy w zainstalowane aplikacje. I tutaj macie też na pewno dużo więcej rzeczy niż ja, bo tak jak powiedziałam, ja mam świeży system postawiony dzisiaj. I tutaj są aplikacje, które Windows sam poinstalował, które wy poinstalowaliście. I to jest też dużo śmieci. Zobaczcie, że w ogóle Windows poinstalował edytor wideo, którego nikt z was pewnie nie korzysta, nawet nie wie o jego istnieniu i on jest zainstalowany, możecie tutaj kliknąć odinstaluj. I więc sobie takie też śmieciowe aplikacje można właśnie odinstalować, po prostu usunąć. Centrum opinii jak najbardziej niepotrzebne, wszystko to usuniemy. Aparat niektórzy korzystają, żeby tam na przykład zobaczyć, czy kamerka wam działa, to już można zostawić. Na przykład mapy, nie wiem, czy korzystacie z map Microsoft, ja nigdy w życiu. Korzystam jedynie z Google Maps, więc też możecie sobie na przykład takie rzeczy odinstalować. Tutaj są też newsy Microsoftu, w ogóle mnie to nie interesuje. Microsoft OneDrive, czyli właśnie ta aplikacja, która tutaj działa w tle, też na pewno ją macie, to jest ta tutaj chmurka przekreślona. Ten, to jest Microsoft Cloud, czyli po prostu chmura, z której ja nie korzystam. Ona już tutaj, zobaczcie, że dużą ma, zabiera, jeśli chodzi o przestrzeń. Nie tak jak w kilobajtach, tutaj tylko aż 268 megabajtów. Więc też, jeśli nie korzystacie z tej chmury, jak najbardziej ją wykasować, żeby w ogóle ona się nie uruchamiała podczas startu systemu. Są oczywiście też rzeczy, które na przykład są przydatne. Tutaj jest narzędzie wycinanie, które po prostu powoduje, że możecie robić screeny. Notatnik, z którego raczej też każdy od czasu do czasu korzysta. Panel NVIDIA, czyli sterowniki do karty graficznej GTX czy RTX, jakie macie. Takie rzeczy sobie zostawcie, nie usuwajcie ich. Natomiast rzeczy takie właśnie najbardziej śmieciowe, których na pewno wiecie, że nie korzystacie, to wszystko sobie wykasujcie.
Teraz przechodząc do ustawienia, które jest niezbędne i które powinien każdy mieć ustawione bez wyjątku, laptop, stacjonarka, dosłownie każdy. Niektórzy o tym nie wiedzą i jeśli o tym nie wiecie, to jak najbardziej musicie to ustawić. Tutaj otwieracie sobie tą lupę, wyszukaj i wpiszcie zasil, właściwie skrót zasil i od razu macie edytuj plan zasilania. Tutaj sterujemy planem zasilania naszego procesora, czyli po prostu chcemy ustawić, żeby procesor działał na jak najwyższej wydajności, jaką się da. I nie jest to, żeby nikt tego nie mylił z podkręcaniem procesora. Tutaj to nie jest jak w żadnym wypadku podkręcanie procesora, to jest zupełnie coś innego. Podkręcamy procesor w BIOSie, tutaj w ogóle w BIOS nie wchodzimy. To jest po prostu ustawienie systemowe, które pozwoli nam wycisnąć większą wydajność naszego procesora, co jest szczególnie ważne podczas gier. Więc tutaj cofamy się, klikając do opcji zasilania, tak jak ja kliknęłam. I tutaj wysuńcie sobie tą strzałkę i będziecie mieć wysoka wydajność, która jest ukryta. I ta wysoka wydajność nas interesuje. W tym momencie jest zrównoważone, czyli na przykład mniej robicie czynności, to ten procesor ma zrzucane taktowanie. Jeśli odpalicie grę, to jest trochę wyższe. Oszczędzanie energii natomiast powoduje, że w ogóle będziecie mieć bardzo niskie taktowanie i małą wydajność procesora. Nas interesuje ten plan dodatkowy, wysoka wydajność. Ja bym jeszcze tutaj sugerowała sobie zmienić ustawienia tego planu, żeby tak szybko ten ekran nie wygasał się na przykład na godzinę. Tutaj ustawiamy nigdy, zapisujemy i zmieniamy właśnie tutaj na wysoką wydajność. Dzięki temu będziemy cieszyć się wyższą wydajnością procesora. Możemy to sprawdzić tutaj klikając w menedżer zadań i wtedy sobie tutaj wysuńcie taktowanie procesora i zobaczcie, że teraz procesor wskoczył Wam na wyższą wydajność. Standardowe tutaj taktowanie u mnie jest 3,6 GHz. Oczywiście każdy będzie miał inne, ponieważ każdy zapewne ma inny model procesora niż tak jak ja na filmie, natomiast 3,6, ale w tym momencie procesor działa na 4,6, więc zdecydowanie wyższa wydajność i o to właściwie nam chodzi. Kolejna aplikacja, jaką możecie sobie przetestować, sprawdzić pod względem wydajności także procesora, to sobie pobierzcie aplikację Quick CPU i tutaj podam oczywiście link do tej strony w opisie pod tym materiałem. Poniżej można pobrać właśnie tę aplikację, tutaj klikam 64-bitowe. Rozpocznie się teraz pobieranie, odpalamy, rozpocznie się szybko instalacja i przetestujemy, zobaczymy jakie są opcje. Po pobraniu tej aplikacji widzicie różne rzeczy odnośnie waszego procesora, różne informacje. Przede wszystkim to jest wykorzystanie waszego procesora, temperatura minimalna, maksymalna, ale także taka, która jest w tym momencie. Może się to przydać podczas na przykład sprawdzenia, czy wasz sprzęt się nie przegrzewa, czy wasz laptop, czy na przykład stacjonarka, która już wiele lat nie była czyszczona, nie wymienialiście pasty na procesorze, możecie sobie zobaczyć wasze temperatury. Także tutaj jest taktowanie waszego procesora, czyli właśnie tą wysoką wydajność, którą ustawiliśmy, wszystko to widać. Natomiast co jest najważniejsze, to tutaj ustawienie tak zwane Park CPU. I wszystko to, jeśli macie poniżej jakiejś tej wartości, wszystko przesuńcie na tych suwakach na 100% i kliknijcie Apply, czyli żeby te ustawienia zastosować. Jeśli chodzi o właśnie te CPU Park, raczej się to nie zdarza, żeby to było przesunięte niżej, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, ponieważ było to właśnie ustawienie ten CPU Park w przypadku Windowsa 10 lub 8 i pamiętam, że właśnie tutaj było to wszystko poprzesuwane na mniejszą wydajność i osoby, które sobie odblokowały te CPU Park Core, co prawda w innym programie niż ten, ponieważ wtedy nie pamiętam, żeby ten program te kilka lat temu był wykorzystywany, ale był inny i wszystkie osoby po prostu miały nagle dużo więcej FPS-ów w grach. I właściwie wtedy nawet z 70-90 FPS-ów ludzie mieli po 300-400 FPS-ów, więc naprawdę można było wycisnąć nawet 500 FPS-ów. Oczywiście było to kilka lat temu, natomiast cały czas ten program możecie zastosować w przypadku sprawdzenia właśnie wydajności waszego procesora, temperatury wykorzystania, ale także upewnienia się, że właśnie macie tutaj te wszystkie wartości na 100%. Kolejne ustawienie, jakie pokażę, jest banalne, proste, natomiast bardzo istotne jest, żeby mieć je prawidłowo ustawione. Wchodzimy w ustawienia, następnie w personalizację, tło. I tutaj ważne jest, żeby mieć ustawiony obraz lub jednolity kolor. Nie ustawiajcie nigdy w żadnym przypadku pokaz slajdów, dlatego że jeśli ustawicie pokaz slajdów, czyli właśnie ta tapeta będzie się zmieniała na różne obrazki co kilka minut, wtedy podczas grania, na przykład macie odpalony jakąkolwiek grę z tym ustawieniem, może dojść do takich przycięć w grze i spadków FPS-ów.
Znam przypadki osób, które walczyły z tym pół roku, nie wiedząc, co się dzieje z ich sprzętem. Odsyłali sprzęt, stacjonarkę, laptopa na reklamację i serwisy nie były w stanie zdiagnozować, co się dzieje, ponieważ wszystkie podzespoły są sprawne, a cały czas mają jakieś te osoby rzucane FPS-y, spadki wydajności w grach i to wszystko jest przez tą głupią opcję Windowsa właśnie. Pokaz slajdów, po prostu w momencie, kiedy Windows zmienia waszą tapetę na inną, wtedy następuje właśnie ten spadek FPS-u, więc jest to ustawienie bardzo szkodliwe. Nie wiem, czy już zostało to rozwiązane w najnowszych aktualizacjach. Na pewno nie warto ryzykować i ustawcie sobie tapetę jakąkolwiek chcecie, nawet nie z tych Windowsowych, tylko jakąś z neta oczywiście, tapetę, jaka wam się podoba, ale nie ustawiajcie nigdy tego ustawienia pokaz slajdów. Kolejna rzecz, jaką warto ustawić, to waszą kartę graficzną pod wysoką wydajność. Na pewno te ustawienia, które teraz pokażę, nie będą dla wszystkich, ponieważ ci, co mają karty graficzne od AMD, czyli RX-y, te ustawienia będą inne. Natomiast w przypadku osób, które mają takie jak ja, GTX-y czy RTX-y, to możecie zrobić tak jak ja na ekranie. Wchodzicie prawym przyciskiem myszy, pokaż więcej opcji, panel sterowania NVIDIA. Więc jeszcze raz powtarzam, wszystkie osoby, które mają karty graficzne GTX lub RTX, możecie ustawić tak jak ja na ekranie. Pierwsza opcja tutaj, jak przechodzicie, suwak trzecia opcja, na wydajność przesuwacie, następnie tutaj zakreślacie ustawienia obrazu 3D. Wtedy klikacie zastosuj. Następnie ustawienia 3D tutaj, tekstury, jakość, przestawcie na wysoką wydajność lub wydajność. Następnie tutaj waszą kartę graficzną wybierzcie tą kartę graficzną, którą macie właśnie w swoim komputerze. U mnie jest to niezbyt mocna karta, ponieważ jest to karta, która już ma 6 lat. Natomiast no jest to karta, która cały czas jest wydajniejsza od Integry i tutaj kliknijcie właśnie RTX-a czy GTX-a, którego macie. Następnie przechodzimy tutaj do zarządzania energią, czyli użycie wydajności waszej karty graficznej. Jest tutaj optymalna moc domyślnie, wy sobie przestawcie na maksymalną wydajność, żeby po prostu wasza karta graficzna osiągała maksymalną wydajność. Jest jeszcze jedno ustawienie, które jest przydatne, optymalizacja wątkowa, dokładnie. Tutaj wejdźcie sobie i wszystko włączcie i zastosujcie. Kolejne ustawienie tutaj, oczywiście to zastosujcie tak jak ja. Ja teraz tych ustawień nie zastosuję, dlatego żeby mi przerwało nagrywanie. Wy to po prostu zatwierdźcie. Ostatnia opcja, jaką tutaj możecie wybrać, jest to właśnie karta graficzna. Po raz kolejny wybierzcie tutaj sobie waszą kartę graficzną i zatwierdźcie. Teraz przechodzimy do trybu gamingowego w ustawieniach Windowsa, czyli znowu ustawienia. Następnie wchodzimy w granie i tutaj mamy Xbox Game Bar. Tutaj sobie możecie to wyłączyć, jeśli z tego nie korzystacie. Następnie przechodzimy do ujęcia. Tutaj też to wszystko sobie wyłączcie. No i zostaje tryb gry. Akurat ten tryb gry zalecałabym włączyć, ponieważ jest tak jak napisane. Zoptymalizować możemy swój komputer na potrzeby grania i wyłączamy wszystkie jakieś tam zbędne elementy, które działają w tle, więc jak najbardziej to ustawienie warto zostawić włączone. Kolejne ustawienie, w jakie wejdźcie, to tutaj jest powiązane ustawienie grafika. Wchodząc w tą opcję, tutaj będziecie mieć różne gry i aplikacje, jakie macie. U mnie jest tego bardzo mało, bo jest to świeży system dzisiaj zainstalowany. Nie mam jeszcze poinstalowanych żadnych gier. Na przykład jeśli macie tutaj Fortnite, Call of Duty, cokolwiek, to możecie kliknąć waszą grę, dać opcję i wtedy ustawcie sobie wysoką wydajność i zapiszcie. To po prostu spowoduje, że będziecie używać też waszej dedykowanej, lepszej karty graficznej. W momencie to jest też bardzo przydatne, w przypadku laptopów zwłaszcza, dlatego że laptopy mają Integrę i dedykowaną kartę. Dedykowana jest zawsze lepsza, więc klikacie na laptopie tutaj opcję i sobie zapiszcie tą lepszą kartę graficzną, czyli tą GTX-a czy RTX-a, czy na przykład Radeona, jeśli macie. Na pewno nigdy nie zostawiajcie, żeby był tutaj zintegrowany układ graficzny, czyli zawsze wybierzcie wysoką wydajność i zapiszcie do każdej gry. Tak samo zalecane jest, żeby właśnie filmy i TV, żeby tutaj każdy sobie przestawił bez wyjątku na waszą dedykowaną kartę graficzną, żeby też to po prostu lepiej działało. Kolejne ustawienie, które możecie sobie ustawić, to jest właśnie tutaj wejście w ustawienia i tutaj już tym razem wchodzimy w opcję skupienie. I tutaj jest to właściwie te centrum powiadomień, cały czas te takie powiadomienia, które wyskakują. I warto sobie to wszystko wyłączyć, więc wchodzimy w powiadomienia, następnie tutaj opcja alerty, powiadomienia są wyłączone, więc już w tym momencie nie będziemy otrzymywać żadnych jakichś tam zbędnych powiadomień, które będą przeszkadzały nam podczas grania czy podczas wykonywania innych czynności. Następna rzecz, jaką możecie wykonywać od czasu do czasu, to wejść sobie właśnie znowu w ustawienia, a tym razem system i wejdźcie tutaj sobie w ustawienie pamięć.
I tutaj mamy nasze pliki tymczasowe i chcemy je po prostu usuwać od czasu do czasu, które są po prostu utrzymane w Windowsie, które są zupełnie niepotrzebne i zaśmiecają nasz dysk. Wtedy sobie wchodzimy tutaj w te wszystkie pliki. Możecie zaznaczyć też pobrane, ale także te rzeczy, które są w koszu. I tutaj kliknijcie usuń pliki. Po prostu wyczyścimy te zbędne pliki, które widać zresztą, ile tutaj one przestrzeni na dysku zajmują. Następna rzecz znana z tego, że w jakiś sposób odciąża Windowsa 11, która jest zupełnie niepotrzebna, pomaga w jego szybszej pracy, jest po prostu wejście w tutaj efekty wizualne. Następnie mamy te efekty animacji, też sobie to wyłączmy. Są to dodatkowe efekty animacji, które są zupełnie niepotrzebne, no i które też dodatkowo w jakiś sposób przyczyniają się do optymalizacji Windowsa 11, biorąc pod uwagę całą resztę wszystkich ustawień. Kolejne ustawienie, które zawsze jest włączone w Windowsie 11 domyślnie, fabrycznie, a jednak które warto wyłączyć, jest to właśnie wchodzimy w ustawienia, system, a następnie szukacie opcji obsługa wielu zadań. Tutaj warto to właśnie wyłączyć, natomiast wy macie zapewne tutaj włączone. Czyli przesuwamy wyłącz i powoduje to, że nie będziemy już mieć tego problemu takiego przeciągania okien, które powoduje na przykład przy minimalizowaniu gry, że możecie mieć jakąś utratę FPS-ów. Takie okna właśnie, które są włączone w Windowsie 11 powodują bardzo często jakieś tam dodatkowe spadki, kilkusekundowe bardzo często, ale nadal jest to zupełnie niepotrzebne, warto sobie to właśnie wyłączyć celem optymalizacji. Kolejne ustawienie dotyczy map, które niestety są zawsze włączone w Windowsie 11, więc warto też je wyłączyć. Wchodzimy po prostu w ustawienia, następnie aplikacje. W tym przypadku wchodzimy aplikacje dla witryn internetowych, tutaj wszystko sobie też wyłączcie. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu właśnie Microsoft wszystkie takie bezsensowne funkcje uruchamia domyślnie, zwłaszcza, że no Windows 11 jednak ma bardzo, bardzo dużo rzeczy w tle włączanych, zresztą podobnie było w 10 i niektóre z tych rzeczy warto sobie wyłączyć jednorazowo, zapisać, żeby to wszystko nie pobierało się w tle, żeby to wszystko nie działało w tle, nie było przechowywane na naszym dysku. Wszystkie te rzeczy są naprawdę bardzo zbędne. Teraz przechodzimy do ustawienia konfiguracji systemu, które też jest znane bardzo dobrze w Windows 10. Tutaj wpisujemy w lupie konfiguracja systemu, wchodzimy. Następnie mamy takie ustawienie odnośnie dotyczące uruchamiania samego systemu. My wchodzimy tutaj w rozruch, następnie opcje zaawansowane, liczba procesorów i wybierzcie maksymalną liczbę procesorów, jaka jest dostępna, czyli po prostu w waszym procesorze. U mnie jest 8 rdzeni, więc wszystko to zapisuję. Jest to przydatne w przypadku odrobiny przyspieszenia rozruchu waszego Windowsa 11. Zapisujemy i zatwierdzamy OK. Następnie tutaj zakończ bez ponownego uruchamiania. W tym momencie nie chcę akurat jeszcze uruchamiać ponownie systemu. Kolejne ustawienia, które są dosłownie niczym skopiowane z Windowsa 10, które też są zawsze automatycznie włączane, które wszystkie trzeba wyłączyć, właściwie nie trzeba, ale należałoby. Są to ustawienia właśnie nie systemu, tylko prywatności i zabezpieczeń. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które jest uruchomione w tle. My przejdziemy sobie tutaj od tych najprostszych, ogólnych i zobaczcie, że tutaj wszystkie są sugerowane zawartości, będzie zbierało od nas informacje i tak dalej, wszystko sobie to wyłączcie. Następnie przechodzimy do mowy, tutaj już akurat jest u mnie wyłączony, ponieważ przy instalacji systemu niektóre rzeczy już wyłączyłam, wy sobie to też wyłączcie. Tutaj następnie to samo, wszystko wyłączamy po kolei w każdych ustawieniach. Tutaj jest diagnostyka i opinie wszystkie. Tutaj zapewne macie te rzeczy włączone, też sobie wszystko to wyłączcie, cokolwiek się da. I tutaj też możecie kliknąć usuń dane diagnostyczne i kliknij usuń, żeby po prostu wyczyścić te wszystkie dane, które Microsoft zebrał. Następnie historia działań. Tutaj też sobie całą naszą historię. Wyczyśćmy całą historię, wszystko wyczyśćmy, żeby Windows nie zbierał tych rzeczy. Poniżej jest jeszcze więcej ustawień, na przykład, zobaczcie, dotyczących lokalizacji, mikrofonu, aktywacji, informacji nawet o koncie. Wszystko to najlepiej sobie po prostu wyłączyć. Po kolei w każdą funkcję sobie wchodzicie i wyłączacie wszystko. Najważniejsze według mnie jest wyłączenie diagnostyka aplikacji, to już sobie wyłączyłam przed chwilą, natomiast to wszystko było oczywiście przez Microsoft włączone, żeby Microsoft sobie zbierał informacje, dane diagnostyczne o waszym korzystaniu z tego komputera. Kolejna funkcja, jaką pokażę, jest to po prostu ustawienie wyglądu Windowsa 11 pod wydajność. Jest to opcja, która też była dostępna w 10 i wyglądała niemalże tak samo. Więc wchodzimy w ustawienia. Tutaj wpisujemy wygląd.
Dopasuj wygląd i wydajność systemu Windows. Ja już to ustawiłam sobie, żeby tutaj nie klikać po kolei. Natomiast wy kliknijcie na początek ustawienia niestandardowe, wybierzcie wszystkie te opcje, które ja zaznaczyłam na ekranie, ponieważ tutaj wystarczy wybrać te trzy opcje, żeby ten Windows jakkolwiek dobrze wyglądał i nie muszą być te wszystkie rzeczy włączone, które są domyślnie właściwie ustawione już przez Windows 11. Więc jest to taka optymalizacja samego wyglądu pod wydajność. I zatwierdzamy OK. Ostatnie ustawienie, które pokażę, jest najbardziej zaawansowanym dzisiaj ustawieniem. Nie każdy musi akurat grzebać w plikach Windowsa, natomiast jeśli ktoś chce i ma czas, to jak najbardziej zapraszam. Wchodzimy tutaj w opcję uruchom, klikamy Enter, następnie tutaj wpisujemy regedit. Enter, zatwierdzamy tak. Następnie wszystko tak jak ja tutaj na ekranie, czyli local machine. Następnie wysuwamy software. Microsoft, zjeżdżamy niżej, Windows NT. Po ustawieniu current version szukamy system profile i tutaj w tych dwóch ustawieniach musimy zmienić zawartość. System responsiveness, czyli responsywność systemu, modyfikujemy i zmieniamy na 0. OK, natomiast tutaj musimy modyfikować i wpisać 8 razy F. I zatwierdzamy. Następnie przechodzimy tutaj do kolejnej funkcji po lewej stronie, system profile, i wysuwamy zadania, czyli tasks. W tych ustawieniach zadań najbardziej nas interesują gry, czyli games. Wchodzimy i tutaj też zmienimy kilka ustawień. Zaczniemy od końca i zobaczcie, że tutaj jest ustawienie w tym momencie normal. Nas interesuje, żeby zmienić na high, więc spisujemy high. Następnie tutaj wchodzimy dokładnie to samo, nie medium, czyli średnie, tylko wpisujemy high, zatwierdzamy. W tym momencie, jak widać, jest priorytet dwójka, nas interesuje maksymalny, czyli szóstka. I jeszcze priorytet karty graficznej. Tutaj zmienimy sobie na ósemkę, ale była ósemka, więc właściwie nie trzeba, natomiast upewnijcie się, że właśnie też macie ósemkę, która jest maksymalną wartością. Tak więc to byłoby to wszystko, jeśli chodzi o ustawienia w rejestrze tutaj Windowsa 11 oraz wszystkie te najważniejsze podstawowe funkcje, jakiekolwiek możecie zoptymalizować i wyłączyć w Windowsie 11. Moi drodzy, w ramach podsumowania Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę. Dzięki temu po prostu ten film trafi do większej ilości osób. Zachęcam też do odwiedzenia mojej strony internetowej www.sandra-m.pl. Tymczasem już to wszystko i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć!